USA, awantura o obowiązkowe szczepienia koronawirus. Gubernator Teksasu zabronił obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19. Greg Abbott, republikański gubernator Teksasu wydał zakaz wprowadzania w tym stanie obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi przez jakikolwiek podmiot, w tym także przez prywatnych pracodawców. Sprawa obowiązku szczepień wywołuje podziały w kraju. Abbott to oświadczył, że zdecydował się na to posunięcie w odpowiedzi na naciski demokratycznej administracji prezydenta Joe Bidena. Już wcześniej gubernator zabronił wydawania obowiązku szczepień dla pracowników władz i agencji stanowych i lokalnych, ale nie dotyczył on prywatnych pracodawców. Żaden podmiot w Teksasie nie może przymuszać do przyjęcia szczepionki na COVID-19 jakiejkolwiek osoby, w tym pracownika lub konsumenta, którzy nie chcą przyjąć takiej szczepionki z jakichkolwiek powodów, głośni rozporządzenia Abbott'a. Gubernator, który sam jest zaszczepiony, ale później mimo to uzyskał pozytywny wynik na obecność koronawirusa, zaznaczył, że szczepionka jest wysoce zalecana dla tych, którzy kwalifikują się do jej przyjęcia. Ale dla Teksańczyków zawsze musi być dobrowolna. Abbott wezwał stanowy parlament, aby uchwalił odpowiednią ustawę na najbliższym posiedzeniu. Podkreśla się, że stawia go to na kolizyjnym kursie z Bidenem, który w ubiegłego miesiącu zaapelował do biznesmenów w całym kraju, aby polecili ich pracownikom zaszczepienie się pod groźbą utraty pracy. Reuter ocenia, że od tego czasu zwolniono już kilka tysięcy osób, które nie chciały zastosować się do tego polecenia. Liczba zachorowań spada w najbliższym czasie administracja Bidena ma wydać zarządzenia zobowiązujące pracodawców zatrudniających ponad 100 pracowników do wydania im poleceń zaszczepienia się lub poddawania się co tydzień testowi na koronawirusa. Wiele dużych firm, na przykład, Mające swoje centrale w Teksasie Ameryka na Irlines i South Questa a także Facebook i AlpHabet zapowiedziało już, że podporządkuje się tym zarządzeniom. W Teksasie liczba nowych zachorowań na COVID-19 spada, ale wzrasta liczba zgonów na wariant Delta będąca po około 8 ostatniej fali pandemii. Od jej początku w 2020 rok zmarło na COVID w tym stanie OK. 67 tysięcy osób. Sprawa szczepień jest kolejnym zagadnieniem wywołującym podziały. Parlament stanu Montana już uchwalił ustawę zabraniającą pracodawcom zarządzania obowiązku szczepień dla pracowników, a kilka stanów zabroniło szkołom wprowadzania takiego obowiązku.